Kołobrzeski sanepid sezon ocenia bardzo pozytywnie. Lato było z naszego punktu widzenia bardzo piękne, nie było takich jakichś długich okresów gorąca, także żadnych zakwitów sinic nie mieliśmy. Wszystkie badania, które wody były robione, były w granicach normy, także kąpieliska są oceniane jako doskonałe, dobre, niekiedy dostateczne, to tam w zależności oczywiście od pomiarów, także te wszystkie działania, które były właśnie prowadzone w zakresie ochrony kąpielisk, oceniamy pozytywnie. Podczas posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej, na której podsumowywano sezon, poruszono także temat dzików. Jak mówi Artur Wasiewski, ich populacja w naszym mieście została znacznie zredukowana. Jest wyłoniony podmiot zewnętrzny, który prowadzi ten odłów i redukcję tych dzików na dzień dzisiejszy, czyli do dnia wczorajszego z terenu, mówiąc językiem wojskowym, z terenu miasta Kołobrzeg wyeliminowano 85 dzików. Ten problem pomału zacznie znikać. Zauważyliście Państwo, tych dzikiej zwierzyny jest coraz mniej. Natomiast jest to bardzo duża liczba, bo pierwszą umowę, kiedy została przez panią prezydent podpisana w dniu 10 maja na odłów dzików, od 10 maja, jeszcze nie minęło pół roku, 85 dzików tylko i wyłącznie w terenach administracyjnych miasta, to jest bardzo dużo. Do końca roku miasto ma podpisać umowę na odłów jeszcze 20 dzików. Pojawiają się jeszcze takie pojedyncze sztuki, szczególnie mam tu na myśli, mówiąc tak w takiej skali makro, dzielnica wschodnia i przyszły, podejrzewam, z lasu Harzyńskiego, dziki nowe na obwodnicy na Helsińską, tutaj w rejon tego, jak przejeżdżamy przez obwodnicę, tam przyszło około 12-14 dzików, przywędrowało właśnie, ale też prowadzimy działania, też odławiamy i tutaj ten problem lada moment zniknie. Natomiast według policji sezon można uznać za spokojny, a to dlatego, że nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń. Jednak jak wskazują statystyki, policjanci mieli pełne ręce roboty. W lipcu i sierpniu kołobrzeska policja odnotowała 3072 zgłoszenia dotyczące przestępstw i wykroczeń. Takie zdarzenia to jest dużo, wychodzi średnio po 1500 na miesiąc. Dla porównania czerwiec 1300, czyli niedużo mniej, czyli też to świadczy o tym, że czerwiec już przyciąga do Kołobrzegu dużą liczbę osób. Szanowni Państwo, w miesiącach lipiec, sierpień też taka ciekawostka osób zatrzymanych, czyli w dwóch miesiącach wakacji zatrzymaliśmy 209 osób, z czego 59 to osoby zatrzymane do wytrzeźwienia, czyli pracowaliśmy no jak taka dobra izba wytrzeźwień też, bo wychodziło, że jedna osoba dziennie. Ale to jest duża liczba w porównaniu do innych jednostek. O 92 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, 58 osób na polecenie sądu lub prokuratury. Także według Straży Miejskiej sezon letni przebiegł bezpiecznie, ale podobnie jak kołobrzeska policja, strażnicy mieli bardzo dużo pracy. W lipcu i sierpniu wpłynęło 2712 zgłoszeń. Także to tak naprawdę trochę zmienia codzienny rytm naszej pracy. Praktycznie to jest od zgłoszenia do zgłoszenia. Duża ilość ludzi, duża ilość samochodów powoduje wiele sytuacji skatalogowanych jako wykroczenia, do których jesteśmy wzywani. Oczywiście jeszcze parę lat temu głównym problemem, jaki występował w mieście, jaki był rozpoznawalny przez wszystkich, był nielegalny handel. Dzisiaj możemy powiedzieć, że generalnie jest to zmarginalizowane, ale wiadomo, jedno się kończy, zaczyna się drugie. I tutaj możemy powiedzieć, że drugim takim potężnym problemem, który generuje większość sytuacji nerwowych nawet wśród mieszkańców na terenie naszego miasta, jest nadmierna ilość pojazdów, jaka wjeżdża. No, wjeżdża oczywiście. Ilość parkingów jest ograniczona. 20-30 lat temu nikt nie przewidział, że dzisiaj tak ta komunikacja pójdzie do przodu. Po raz pierwszy w tym roku pojawiła się sytuacja, w której były problemy z obsadą ratowniczą. Mimo iż zmniejszyliśmy, bo wiedzieliśmy, że słyszeliśmy, że są sygnały, mieliśmy takie sygnały, że tą obsadą może być trudniej. To również spowodowało, raz, że ta optymalizacja, o której mówiłem, ale również braliśmy ten aspekt pod uwagę. W związku z tym tych ratowników mieliśmy mniej, bo 55, a mimo tego w ciągu sezonu zdarzyło się, że mieliśmy problemy z obsadzeniem wszystkich stanowisk. Sprawy chorobowe,
źle się poczuli, większa ilość ratowników i był problem. Generalnie widać, że jakby mniej chętnych jest do tej pracy. No, podstawowym czynnikiem jest płaca tutaj. Szersze podsumowanie sezonu letniego już jutro w bloku programów po wydarzeniach dnia.